Czy masz świadomość? Pierwsze w Polsce małe reaktory nuklearne już do 2029 roku. KGHM podpisał porozumienie z New Scale Power. Technologia małych reaktorów nuklearnych New Scale pozwala na produkcję czystej, odnawialnej i efektywnej kosztowo energii. Każda technologia ma swoją ciemną stronę, z góry nieprzewidywalną. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment komunikatu prasowego KGHM-u, polskiej firmy zajmującej się wydobyciem miedzi. A drugie zdanie, czyli każda technologia ma swoją ciemną stronę, z góry nieprzewidywalną, to cytat ze Stanisława Lema. Dzisiaj będziemy rozmawiać o właśnie blaskach i cieniach małego atomu. Będziemy rozmawiać z panem Jarosławem Dubielem, jednym z założycieli ruchu Wolność i Pokój w latach 1985-1990. Pan Dubiel organizował protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Później w wielu miejscach udzielał się w ramach ruchu ekologicznego. Był redaktorem programu TV Alternative, współpracownikiem Rzeczpospolitej, Zielonych Brygad, programu Pierwszego Polskiego Radia i Radia Józefów. Dzisiaj właśnie Państwa i moim gościem jest pan Jarosław. Dzień dobry panie Jarosławie. Witam Państwa, witam Ciebie Rafale. Tak. Panie Jarosławie, czym jest technologia SMR? No, z tego co wiem, jest to skrót określający małe, tak zwane małe reaktory modułowe, czyli jak rozumiem, są to pewne niezależne moduły mogące funkcjonować niezależnie, a można też je na zasadzie właśnie tych modułów łączyć w większe mechanizmy i używać zwiększonych mocy. Natomiast to, co przed chwilą tu usłyszałem, niewątpliwie jest kłamstwem, gdyż nie jest to ani zielona technologia, ani odnawialna. Nie słyszałem, żeby uran tutaj się odnawiał w jakiś szczególny sposób. W związku z czym no, od wielu lat mam do czynienia z tym środowiskiem proatomowym i ze smutkiem stwierdzam, że niewiele się zmienia, no bo cały czas bazują na kłamstwach i półprawdach. No właśnie, bo ja przeczytałem to z komunikatu prasowego KGHM-u. Jeszcze raz powtórzę, technologia małych reaktorów nuklearnych New Scale pozwala na produkcję czystej, odnawialnej i efektywnej kosztowo energii. To panie Jarosławie, jak jest w rzeczywistości? No faktycznie jest to energia brudna, nieodnawialna, a koszta... Największe koszta ponosi społeczeństwo i środowisko. I jeszcze dodam te najbiedniejsze części społeczeństwa, te elementy środowiska, które się same nie mogą bronić. W dodatku jest tu taki niezwykle niesympatyczny element też, bo jest to ta kradzież tych przyszłych pokoleń, które nie będą już miały ani grama zysku z tego wszystkiego, natomiast będą musiały się porać właśnie z tym wielkim zanieczyszczeniem środowiska. Ale co to znaczy, że to jest brudna technologia? Bo no wszędzie słyszymy w mediach, że jest to czysta technologia. No i to jest właśnie to bolesne kłamstwo. No, co to znaczy brudna technologia? To znaczy, że po prostu tej skażonej ziemi, tych odpadów i na poziomie no, samego paliwa uranowego i na poziomie skażeń radioaktywnych metalu, ziemi, wszystkiego co tam jest, praktycznie nie da się oczyścić. No, można czekać setki tysięcy lat, dziesiątki tysięcy lat i wtedy to jakby słabnie ta toksyczność, czyli ta energetyczność toksyczna, promieniowanie.
No ale do tego trzeba bardzo dużo czasu. Wiem, że Pluton ma czas połowicznego rozpadu, czyli po tym okresie jego promieniowanie będzie o połowę słabsze, ale dalej przecież silne, 20 tysięcy lat. Więc przyjmuje się 5 takich okresów, żeby rzeczywiście promieniowanie było bezpieczne. Więc ten Pluton, który w tej chwili będzie produktem odpadowym używania uranu, on będzie 100 tysięcy lat musiał właściwie być gdzieś bezpiecznie przechowany, żeby nie niszczył środowiska. Dodam, że nie przypadkiem naukowcy ten metal, który sam z siebie chyba nie istnieje na Ziemi i może być tylko przez te procesy rozpadowe wyprodukowany, no imieniem Boga Śmierci. Jest to jedna z najsilniejszych trucizn, jaką znamy. A jakby pan mógł wytłumaczyć po prostu naszym słuchaczom, bo pojawia się uran, myślę, że nie wszyscy wiedzą, na czym polega działanie takiego reaktora. To na czym? Po prostu, jeżeli ktoś o tym wcześniej nie słyszał, bo tutaj pan mówi o jakichś odpadach, raczej o tych odpadach nie słyszymy. Kiedy ja się przysłuchiwałem, szczególnie w Polskim Radiu czy w TOK FM-ie, bo słucham na co dzień radia, kiedy minister Sasin wyjechał do Stanów i kilkanaście dni temu było bardzo głośno o tych reaktorach, słuchałem uważnie, czy będzie mowa o właśnie tych cieniach tej technologii. Mało o niej było. Myślę, że dzisiaj słuchacze również nie do końca zdają sobie sprawę, więc jakby pan mógł przybliżyć, o co tu chodzi z tymi odpadami. No jest na wielu poziomach. Jest tak, że po pierwsze w przeciwieństwie do węgla to paliwo uranowe trzeba przygotować. Więc trzeba wydobyć rudę, gdzie już 1% zawartości uranu liczy się, że ta ruda już jest tutaj wartościowa. Wiem, że nawet wydobywa się rudy, które mają 3% zawartości tego uranu. No więc te 3% potem trzeba z tej rudy wyekstrahować. Ekstrahuje go się zalewając kwasem siarkowym. Powstaje taka magma zwana yellow cake. Potem z tej yellow cake się to ekstrahuje znowu bodajże związkami fosforu. No i wyciąga się w końcu ten uran, który w dodatku potem jeszcze z tego uranu trzeba wyciągnąć inny uran, czyli tam z 238 bodajże uran 235 i to też jego jest jakiś minimalna zawartość i dopiero wtedy z tego wyciągniętego na samym końcu jest ten właściwy, z którego się robi pastylki. Te pastylki zaczynają swój proces taki jakby tej przemiany atomowej, to wytwarzają się gigantyczne temperatury, no i wtedy to musi być chłodzone. Chłodzone musi być w nieskończoność, znaczy no przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Na początku to chłodzenie jednocześnie jest podgrzewaniem pary, na para tam rusza kółka robią prąd, prawda? Tylko że nie zawsze jest tak idealnie, bo tu słyszymy, że to będzie obieg zamknięty, to znaczy nic się nie będzie wydobywało na zewnątrz. Obieg zamknięty jest obiegiem niezwykle trudnym, nawet kiedy robimy, prawda, powiedzmy, staramy się wodę zabrudzoną organicznie oczyszczać, a co dopiero wodę, która będzie skażona materiałem radioaktywnym. W ogóle nie wierzę, żeby to się dało w ten sposób zrobić. Jest to jakaś ściema i no i po prostu ta woda będzie tak czy owak skażała wody gruntowe, skażała wody pobliskie. No i nie jest tak, że to w obiegu zamkniętym będzie wszystko działało. Będzie potrzebna również tam w klasycznych reaktorach. Wiem, że to ten wkład paliwowy wymienia się tam co roku czy co dwa lata. No więc tutaj też trzeba będzie potem wyjąć z tego reaktora. No i potem chłodzić i to przez długi okres czasu, też w normalnych reaktorach to się chłodzi do 50 lat, zanim można to uruchomić i gdzieś przewieźć. No i teraz zostaje pytanie, gdzie przewieźć? No kiedyś były rozmowy o zbudowaniu składowiska odpadów radioaktywnych w Polsce, żeby w starych poniemieckich bunkrach bodajże w Międzyrzeczu.
No nie udało się to zrobić, bardzo dobrze. Składamy, o ile wiem, w tej chwili składamy odpady radioaktywne z medycyny, z badań technologicznych, które również powstają. No i ostatnio wyglądało to dość smutno, bo nie dość, że był głupi pomysł składowania tego na brzegu rzeki, no to już w carskich bunkrach nad Narwią w Różanie, no więc te bunkry się już wypełniły, no i chyba wypełniona już jest prawie cała fosa, co też już uważam za dosyć absurdalne i chyba jest jakimś objawem braku wyobraźni tych ludzi, co to robią. Natomiast nie słyszałem o żadnym innym miejscu, więc taka niefrasa. Pamiętam z roku 2005, kiedy ówczesny rząd planował budować elektrownię atomową, to tam stworzono taki prototyp oceny oddziaływania na środowisko i wpisane było, że nie mamy się co martwić, bo wszystko odeślemy do Rosji. No, wydawało mi się to głęboko głupie i nieodpowiedzialne, no co współczesny czas wręcz pokazuje, że Rosja chyba nie będzie tak chętnie odbierała odpadów radioaktywnych z Polski. No i powstaje pytanie, no na przykład co z tymi odpadami? Powstaje pytanie, co, a jeżeli to nie będzie bezpieczne? Co, jeżeli ten reaktor jednak nie zachowa się tak, jak powinien, tylko eksploduje, tylko skazi większe obszary? Ludzie poniosą odpowiedzialność. No można powiedzieć, chwała Panu, że to będzie mały reaktor. No więc mały reaktor, możemy myśleć, że to będą mniejsze skażenia niż to, co się dzieje na przykład w Fukushimie, ale uniknąć tego moim zdaniem się nie da, tym bardziej, że był taki moment, że jeździłem z byłym premierem Japonii, Nato Kanem, rozmawiałem z nim w tym czasie, jeździliśmy po Polsce, on chciał się podzielić tym swoim bolesnym doświadczeniem akurat w Fukushimy. Który to był rok? A zadajesz mi pytanie. No było to ładnych parę lat temu na pewno. Nie chcę wprowadzić w błąd. Natomiast pamiętam, że z nim rozmawiałem i on mówi, słuchaj, byłem premierem kraju o bardzo wysokiej kulturze technologicznej i uwierzyłem im, że niemożliwe jest, żeby tu się coś złego stało. A teraz widzę, jak bardzo zostałem okłamany, bo nigdy nie przewidzimy wszystkich możliwości. I powiedział to premier kraju, który naprawdę, no podziwiamy japońskie miecze, ja się zajmuję budownictwem, podziwiam japońskie narzędzia budowlane, no bo ich packi, kielnie to jest po prostu mistrzostwo świata i aż sama przyjemność tym pracować. Na wszelkie sposoby mają mnóstwo cudownych rzeczy, mnóstwo... I nagle się okazało, że czegoś nie przewidzieli. I konsekwencje tego są dla nich niezwykle bolesne, tak bolesne, że rezygnują z całego systemu atomowego za gigantyczne pieniądze i nie wiem, słyszałem nawet, że wracają do elektrowni węglowych, chociaż we współczesnych czasach nie jest to chyba zbyt ekonomiczny pomysł. A mimo to to robią, bo skażenie, z którym sobie nie dają rady, po prostu przerosło. I obawiam się, że Polska, która jak dotąd, ja nie znam jednego dobrze zrobionego składowiska odpadów niebezpiecznych. Niestety wszystko to jest dziadostwo, klejenie i tak naprawdę okrutny wyzysk społeczności lokalnych, które wokół tych wysypisk, składowisk mieszkają. Wszystko to jest dziadosko robione, znaczy mówię o tych niebezpiecznych, no bo oczywiście kompostownie można zrobić. Natomiast niebezpieczne, gdzie składujesz ten materiał i de facto on z roku na rok cię kosztuje, nie dając ci już w zamian nic, prawda? No bo już przyjąłeś jakąś kwotę za to, że ją składujesz. No co się najbardziej opłaca zrobić? No opłaca się albo zbankrutować i tego pozbyć, albo podpalić, albo coś równie tragicznego dla społeczności lokalnej, co zwalnia o konkretną ekipę z odpowiedzialności materialnej, prawda? No i to się dzieje na poziomie odpadów, przecież widzimy, jak jeszcze niedawno Polska tymi śmietniskami płonęła i wszyscy byli bezradni. No a teraz wyobraźmy sobie jakieś niedopatrzenia poważne właśnie z tak materiałem niebezpiecznym, jakim są odpady radioaktywne. No to myślę, że trzeba naprawdę nie mieć wyobraźni. No dobrze, ale panie Radosławie, dzisiaj politycy mówią, że no jeżeli na dużą elektrownię jądrową, atomową musimy czekać kilka dekad, no to proponują nam jako rozwiązanie te małe
reaktory jądrowe i modułowe. No i oni proponują, na przykład KGHM chce trzymać taki reaktor mały atom na terenie swojego zakładu. No może to nie będzie stanowiło jednak zagrożenia. Zagrożenie będzie stanowiło zawsze, bo taki mały reaktor, jak mówię, może źle się wyraziłem, tak naprawdę małą bombą atomową. No, jeżeli zabraknie chłodzenia, no to wtedy następuje stopienie, eksplozja i tak dalej. W związku z czym na pewno, czy reaktor jest mały, czy duży, to potrzeba na pewno potężnej, stuprocentowo fachowej ekipy obsługującej, potrzeba dostępności wody. No i jak mówię, być może to będzie zyskiem dla dyrekcji, dla spółki, prawda, KGHM-u, która w ten sposób będzie zwiększała zyski, ale na pewno nie będzie to jakby jakimś zyskiem dla społeczności lokalnej czy chociażby dla robotników. No bo tak mówimy, ja tu też użyłem słowa bomba atomowa i tak dalej, no to takie jakby krańcowe powiedzenie, no bo Czarnobyl czy Fukushima nie zdarza się codziennie. Natomiast analizowałem cały szereg przypadków, że właśnie takie reaktory, takie tego, to nie to, że on eksploduje, on popuszcza. Tu coś pęknie, tam wycieknie, tu się wyleje, tu odpadnie. Pamiętam jeszcze w końcu lat 90. na takie nędzne małe tu reaktorki mamy pod Warszawą w Świerku, już tam jeden wyłączony, ale na przykład rzetelna komisja NIK-u znalazła kilkakilogramowy odpad uranowy w ogródku. On tak sobie leżał, prawda? No i tak ktoś wypierdzielił, nie wiadomo kto, nie wiadomo dlaczego. I tego się obawiam też, że jak pamiętam jeszcze epokę Żarnowca, kiedy tam po Czarnobylu dokładnie przebadano, co tam powstało, to się okazało, że są na przykład zalane betonem, a jednocześnie z mikrouszkodzeniami, które wyszły po prześwietleniu rentgenem, rury, które właśnie miały dostarczać wodę do chłodzenia. W betonie przecież tam potem jeszcze zanim zrezygnowano z tego, tam przecież skuto metrowej grubości tą płytę, bo się też okazało, że źle była zrobiona. Był to no, cały szereg tam było takich elementów, które no dzięki Bogu, że to nie doszło do funkcjonowania, ale stwarzało olbrzymie zagrożenie. No i w tych wszystkich reaktorach się mówi, że właśnie te pierwsze kilka lat po odpaleniu są bardzo niebezpieczne, no bo dopiero pokazują, co trzeba jeszcze podrasować, co trzeba poprawić, co trzeba. I to się dzieje w wielkich takich no, wysokich kulturach technicznych. Przypomnijmy sobie, że teraz właściwie chyba jedyny reaktor oddany w Europie to była Finlandia, Olkiluoto, gdzie oni przekroczyli budżet czterokrotnie, a chyba... No pamiętam, że chyba w 2005 roku coś mówili, że już oddają ten reaktor. No minęło, prawda, 15 czy więcej lat, budżet się zwiększył, no i dopiero w tej chwili oddali, a Finowie naprawdę mają kadry, mają przygotowanie, mają wysoką kulturę, a mimo to bardzo długo to trwało. Więc obawiam się, że tu u nas może być takich różnych problemów o wiele, wiele więcej. No i jak zwykle, no mówię, koszty poniesie społeczeństwo, społeczność lokalna, no a zyski pójdą do kieszeni, prawda, tych, to tam. No właśnie, bo panie Jarosławie, no widać, że korporacje amerykańskie zajmujące się energią atomową, no są zainteresowane sprzedażą tej technologii SMR-u. Zainteresowane, no bo to są wielkie sztaby wysokopłatnych naukowców, a zleceń jest mało. Tak naprawdę normalny, cywilizowany świat odwraca się od tego typu pomysłów. No w tej chwili wchodzi wodór. To jest genialne. To już dawno, znaczy wiadomo było, że to jest genialne paliwo i bardzo łatwo osiągalne, a w dodatku kompletnie no, pozbawione tego efektu, no może eksplodować, ale na pewno nie skazi środowiska, odpad, no bo po prostu jak spalimy wodór, no to zmienia się z powrotem wodę. Ja uważam, że to jest przyszłość. Wodór to jest przyszłość i Polska powinna zapomnieć o wiatrakach,
tamach wodnych i innych głupotach, tylko po prostu skoncentrować się na wodorze. A niech mi pan powie, jak to jest, że dzisiaj w Polsce wśród również ludzi takich związanych z ruchem ekologicznym albo osób, które po studiach, które jakby mówią o tym, że chcą chronić ziemię, no pojawia się wiele głosów takich, które są za energią atomową. Z czego to wynika? Myślę, że częściowo wynika to ze zwykłej prostytucji. No po prostu ktoś im za to płaci, mówią, prawda, tak jak trzeba, ale wynika też po prostu z niedouczenia, no bo bardzo mało jest rzetelnych materiałów po polsku na ten temat. Ja korzystałem na bardzo dobrych opracowaniach, ale wydanych no ładnych parę lat temu jeszcze przez Fundację Bola, a potem oni przestali to wydawać i po prostu jest niezwykły zalew kłamstwa związanych z tym lobby atomowym w Polsce i nie tylko w Polsce. No po prostu kłamią, wmawiają, mówią takie bzdury po prostu, że człowiek, który ma choć troszeczkę takiego szacunku dla profesorów, doktorów, ludzi utytułowanych, no to jak to wszystko słyszy i zna chociaż trochę temat, no to widzi, jak bardzo to środowisko jednak skurwiało. I to jest bardzo bolesne. W związku z czym potrafią nawet wmawiać, że skażenie radioaktywne to służy zdrowiu człowieka. No proszę. Także no, tylko idiota by się buntował przeciwko reaktorowi w swoim sąsiedztwie, bo to dla jego zdrowia. Nie? To jeszcze spytam, bo rozumiem z pana wypowiedzi, że no nie jest pan zwolennikiem tych małych reaktorów nuklearnych, SMR. To rozumiem, że też uważa pan, że Polsce dzisiaj nie jest potrzebna duża, pełnoskalowa elektrownia jądrowa. Absolutnie uważam, że Polsce nie jest potrzebna ani dużoskalowa, ani małoskalowa. Uważam, że oczywiście powinniśmy badać ten temat. Uważam absolutnie, żeby tu uprzedzić ewentualne jakieś, że w medycynie jest to niezwykle potrzebne i jak najbardziej ten wątek medyczny, konkretny, leczniczy należy rozwijać, ale na pewno nie jestem zwolennikiem bomby atomowej. Na pewno nie będę zwolennikiem elektrowni atomowej, no bo uważam, że koszta, które to niesie, no wielokrotnie przebijają jakiekolwiek ewentualne nawet zyski czy nie wiem, poczucie bezpieczeństwa. To teraz przeczytam fragment książki pana Piotra Stankiewicza, Gra w atom, społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, a później zadam w związku z tym jedno pytanie panu. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Sięgając po koncepcję z zakresu społecznych badań nad nauką i technologią, socjologii ryzyka i społecznego zarządzania technologią, autor pokazuje, że udział społeczeństwa w realizacji polskiego programu jądrowego jest znikomy, a decyzje zapadają w wąskim gronie ekspertów i decydentów według technokratycznych norm ucieleśnianych przez techniczny model zarządzania ryzykiem. Sedno książki stanowi próba wykazania, że niewielki udział obywateli nie wynika, jak zwykło się uważać, z braku tradycji uczestniczącego podejmowania decyzji w Polsce, czy też ze słabości polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Jest raczej efektem celowych i zazwyczaj skrywanych działań dominujących grup interesów skupionych wokół środowisk związanych z energetyką. Dążą one do wykluczenia podmiotów obywatelskich pochodzących spoza złotego trójkąta nauki, biznesu oraz władz publicznych i osłabienia ich wpływu na proces decyzyjny. Jak pan skomentuje opis tej książki, przypominam, Gra w atom, biorąc pod uwagę swoje doświadczenia? O co w tej chwili usłyszałem, absolutnie się zgadzam. Środowisko, znaczy ci naukowcy, czy to lobby, można powiedzieć, atomowe,
właściwie jest jedynie zainteresowane, żeby nie dopuścić środowiska społeczności lokalnej do głosu. Używa wszelkich tam, nie wiem, jakichś obietnic przekupstwa, czy szantażu, zastraszania, ubliżania, poniżania. No jest po prostu cała gama narzędzi, nacisku, żeby zdławić jakieś negatywne opinie na ten temat, czy społeczność. Powtarzało się to w wielu miejscach, w których dyskutowałem na ten temat, czy brałem udział w jakichś spotkaniach. Właściwie niewiele tu się zmieniło od lat 80., tak mogę powiedzieć. W tej chwili zanosi się na to samo, ale jeszcze gorzej, bo niestety środowiska lewicowe typu Zandberg, czy jakieś emeryckie alternatywne, no nie wiem, tutaj ostatnio słyszałem, że Major jest za bombą atomową, Zandberg jest za elektrownią atomową, no świat staje na głowie, bo to już nie tylko ta twardogłowa prawica, rozumiesz, marzy o bombach atomowych i elektrowniach i tak dalej, tylko widać, że o, słyszałem, że powstało w Partii Zielonych jacyś miłośnicy, zresztą tam zawsze po kątach jakieś takie dziwne popłuczyny właśnie chowały i więcej tam w nich było chyba innych kolorów niż zielonego, natomiast w tej chwili to wyeksplodowało jakimś stowarzyszeniem na rzecz tam elektrowni atomowej czy coś takiego. No uważam to za absolutnie no wręcz nieracjonalne, no jakieś no bardziej do kabaretu pasujące niż żeby Partia Zielonych była za elektrownią atomową. No właśnie, wspomniał pan też o Majorze, czyli ja przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, o kogo chodzi, o lidera pomarańczowej alternatywy. I faktycznie no jest to troszkę dziwne to, co się dzieje w Polsce, bo i te środowiska lewicowe i też środowiska tak zwane ekologiczne, te związane z Partią Zielonych, też czasami słyszę w takich typowych organizacjach przyrodniczych, słyszę właśnie głosy za elektrownią. I jest ich coraz więcej, a co to dopiero mówić, jeśli chodzi o zwykłego obywatela, który słucha TVN-u czy TVP i słyszy no, o zielonej, czystej energii. Jest to przykre, że tak wielki zalew kłamstwa właściwie nie spotyka się z żadnym odporem, bo tutaj wszystkie te niezależne, no tu pierwszy raz, dziękuję bardzo za zaproszenie, no pierwszy raz tu jestem zaproszony teraz, ale generalnie jest wiele telewizji takich alternatywnych, które poświęciły, no nie wiem, setki, tysiące godzin takiemu biciu piany na przykład w sprawie maseczek czy innych pierdół, a ważne sprawy kompletnie pomijają milczeniem. No, widać, że jeszcze do tego obywatelskiego społeczeństwa trochę nam brakuje i na tym właśnie ci twardogłowi proatomowi, prawda, no jak to nazwać, no ja je nazywam świnie atomowe, no takie twardogłowe świnie atomowe po prostu żerują, bo wiedzą, że no ludzie nie mają tyle czasu, poza tym jak mówię, jest to bardzo skomplikowane, żeby dotrzeć do tej wiedzy takiej naprawdę, i przystępnym językiem opisanej i zrozumiałej, to jest bardzo trudne, bardzo mało jest takich materiałów, no więc ludzie są po prostu ogłupiani, okłamywani, no i potem takie zdanie wyrażają. Natomiast pamiętam, jak to jeszcze ta poprzednia ekipa też miała taki pomysł, żeby budować elektrownię atomową, bo tak widać, że to takim ten łeb odrasta, to takie mam wizję, że to taka hydra jak, prawda, z diabelskim łbem, no i ten łeb odcięty i tak mniej więcej 20 lat wymaga, żeby odrósł, no to właśnie odrósł od 90 do 2005, no i potem udało się znowu. No to też udało się poniekąd, że kolejna nieszczęsna ta katastrofa była, prawda, w Fukushimie, no ale to padło, no i teraz znowu minęło prawie 20 lat i znowu ten łeb odrasta, no i to tak, ale odrasta i pozwala się to właśnie
przez to kłamstwo powszechne i przez ten brak edukacji i też kompletne odpuszczenie przez te wszystkie środowiska zielone, alternatywne, niezależne. Oni wszyscy w obliczu ważnej sytuacji moim zdaniem schodzą gdzieś do podziemia, chowają się gdzieś, nie wiem, w kwiatkach i innych pierdołach i to tak. Mi się przypomina jeszcze, bo tu wyczytałem, zresztą pamiętam z lat 90., kiedy zacząłem swoją przygodę i służbę publiczną. Pan pracował w Biurze Obsługi Ruchu Ekologicznego i dla niewtajemniczonych to była taka w Warszawie zasłużona instytucja, która pomagała w Polsce w połowie czy w latach 90. właśnie różnego rodzaju, organizować różnego rodzaju oddolne ruchy obywatelskie, ruchy ekologiczne. I pamiętam, że w tym biurze obsługi ruchu ekologicznego również pracował obecny wicepremier rządu PiS, czyli profesor Gliński. On nie pracował, to było tak, że Biuro Obsługi Ruchu Ekologicznego ja prowadziłem wcześniej w ramach Fundacji Eko Oko, taki jakby bank informacyjny, no i później to Eko Oko jakieś miało wielkie problemy i ja razem ten program przeniosłem do biura i w ramach tego biura realizowałem właśnie ten program jakby takiej zielony to był program, jeden zielony telefon, drugi to właśnie wspieranie społeczności lokalnej w organizowaniu słusznych protestów ekologicznych. I to podlegało, właśnie ta instytucja podlegała pod Społeczny Instytut Ekologiczny, w którym rzeczywiście pierwsze skrzypce kręcił pan Gliński. No, ciężko było z nim. No ale rozumiem, że wtedy byliście panowie, jeśli chodzi o elektrownie atomowe, chyba po jednej stronie barykady. Wtedy nie było w ogóle dyskusji o elektrowni. Akurat to był ten moment, że ja zacząłem tam chyba działalność w 92 czy 93 i właściwie to już był czas, że już było po herbacie. Już Żarnowiec był skreślony. Już w stanie był tego, także ten temat w ogóle się nie przewijał, ponieważ w latach 90. on dopiero zaistniał w latach 2000. W latach tamtego to praktycznie w ogóle prasa nie wspominała, nie było tematu, najwyżej jakieś użalanie się o utopionych pieniądzach tam w Jeziorze Żarnowieckim, ale nie było. Nie było tego, że z panem Glińskim mieliśmy problem, bo ja zwalczałem spalarnię śmieci w Warszawie, a on twierdził, że to niedobrze, bo instytut nie będzie dostawał pieniędzy, jak się będzie zwalczało tą spalarnię. No i tak. No teraz w ogóle spalarnia jest wysyp. Nie wiem, na ile się pan orientuje, ale to jest po prostu, to jest horror w całej Polsce, ale to jest jakby oddzielny temat. Ja ostatnie pytanie w tym temacie małego atomu bym chciał zadać. Ale ten temat jest podobny, tylko niech powiem. Ponieważ nie ma rzetelnego tak naprawdę nie ma sensownie opracowanej gospodarki odpadami. Więc również nie wszyscy sobie zdają sprawę i nikogo to nie interesuje, że na przykład elementy radioaktywne zawarte są chociażby w systemach takich tych dźwiękowych, jak się instalacjach takich ochronnych, prawda? Tam są elementy radioaktywne, w medycynie są elementy radioaktywne, w prześwietlaniu instalacji, bo bardzo dużo radioaktywności już nas otacza. Tak czy owak. I niestety nie ma tak chociażby, że można to oddać gdzieś. To można oddać i trzeba płacić. I ten system jest tak chory, że jeżeli ja mam oddać jakiś śmieć i zapłacić za oddanie, no to logika prymitywnego kapitalizmu nakazuje mi to po prostu wypieprzyć byle gdzie i mieć z głowy, nie? Ale zaraz, tego nie wiedziałem. To rozumiem, że ekrany dźwiękochłonne przy... dźwiękoszczelne, tylko systemy elektroniczne, które tam na przykład na laser to się uruchamia, inne takie cuda. Tam są elementy w tych wszystkich systemach. Przecież w tej chwili każdy, bez mała każdy bogatszy mieszczuch ma jakiś system, prawda?
fabryki mają, zakłady, wszyscy są okablowani różnymi systemami, które również zawierają właśnie, że jak tam gdzieś przekroczysz, uruchamia się laser, uruchamia się coś tam. W wielu tych systemach są elementy radioaktywne, z tego co wiem. Tak samo jak są systemy różne do prześwietlania i czy człowieka, czy na przykład konstrukcji żelaznych. Też są całe systemy oparte na tym materiale radioaktywnym. I to wszystko potem, jak przestaje być już użytkowe, no nawet, no nie wiem, no chyba zdaje się rozrusznik w sercu nawet, no też on zawiera jakiś element. No i oczywiście są to małe elementy, ale przeliczone przez tysiące, setki tysięcy i tak dalej, i brak rzetelnego podejścia powoduje, że to wszystko zwiększa stan skażenia radioaktywnego przestrzeni, prawda? I niewiele się z tym robi. I mało się kto tym przejmuje. Także panie Jarosławie, a czego powinni obywatele dziś się domagać od rządu, jeśli chodzi o energetykę? W ogóle szeroko? Pojętą? Tak. No tak, żebyśmy byli, żebyśmy potrafili sobie poradzić z kwestiami energii. No to na to pytanie bym odpowiedział inaczej. Moim największym dramatem jest to, że w ramach tutaj tej walki klimatycznej okazało się, stworzono tak chory system, w wyniku którego miliony metrów sześciennych pięknych drzew jest wycinanych, mielonych na wiórki i robiony z tego pelet i tym się pali w elektrowniach, bo to niby jest ekologiczne. Jest to największe, to jest jakieś tak idiotyczne i tak nie mające ze sobą nic wspólnego, bo po prostu niszczy całe połacie drzewostanów, biotopów, pali się sensownym drewnem, z którego można by, jeżeli już to coś zbudować, i w dodatku to wszystko powoduje zwiększenie ilości dwutlenku węgla. No jest to po prostu tak, jakby tutaj diabeł siedział i klocki przewracał, a durni ludzie, biedna, ogłupiona młodzież biega i krzyczy, że to jest klimat. No po prostu dla mnie to jest główny dramat. A jeżeli wrócimy do... To ja tutaj, przepraszam, tylko wtrącę dla tych słuchaczy, którzy nas nie słuchali dwa tygodnie temu. Poświęciliśmy podcast właśnie spalaniu polskich lasów. Dlaczego tego nie robić? Do odsłuchania, którego zachęcam na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich.pl. A panie Jarosławie, w tym temacie energii, ale właśnie od elektrowni jądrowych, od tych małych reaktorów, to czego obywatele powinni dzisiaj żądać od polskiego rządu? Ale w sprawie energetyki? No w sprawie, no bo rozumiem, że polski rząd dzisiaj ma pomysł na to, żeby budować, na problemy związane z polską energetyką, ma pomysł taki, żeby budować elektrownię jądrową plus małe reaktory modułowe. To co w zamian, tak. Bo obywatele powinni zażądać od rządu, żeby wszystkie pomysły, które nie obciążają środowiska i nie stwarzają zagrożenia, a jednocześnie przysłużą się właśnie zwiększeniu tej ilości energetycznej i bezpieczeństwu klimatycznemu, powinny być zwolnione od opodatkowania. I każdy zakład, który tego typu instalacje produkuje, powinien dostać gwarancję 10-letniego zwolnienia od opodatkowania w tym celu. I uważam, że kreacja, myśl ludzka i energia plus biznes, no bo jednak zwolnienie z opodatkowania by dużo wniosło, mogłoby uruchomić tak wielkie siły społeczne, które by potrafiły wykorzystać i, nie wiem, wiatry, i wykorzystać wodór, i wykorzystać, no jest cała masa różnych możliwości. Z tym, że to nie tylko powinno być uruchomione w kierunku jakby wytwarzania energii bezpośrednio, ale też oszczędzania energii, prawda? No bo jeżeli z szacunkiem podejdziemy do budownictwa, zapewniając odpowiednią izolację, jeżeli z szacunkiem podejdziemy, nie wiem, do ustawienia chociażby silnika, żeby mniej spalał i tak dalej, no to tutaj myślę, że są zgromadzone przeogromne oszczędności, a jednocześnie też widzimy ostentacyjną, taką jakąś zgniło-arystokratyczną
tendencje miast na przykład, żeby tą energią szafować, prawda? Więc podświetlone są ulice, mosty, diabli wiedzą co jeszcze, pałac kultury. No i komu to jest potrzebne, ja się pytam. Komu to jest potrzebne, że to ma się świecić całą noc, kiedy wystarczyłoby po prostu, nie wiem, oświetlić przystanek czy coś, co jest rzeczywiście użytkowe. Także z jednej strony jest ostentacyjna taka właśnie marnotrawstwo, a z drugiej strony jest tendencja na toksyczne wytwarzanie. No jedno i drugie jest moim zdaniem przegięciem. Tak, cieszy mnie, że pan wspomniał o tym oszczędzaniu, bo to raczej jednak jest rzadkość w polskiej debacie publicznej. Raczej wszyscy się zastanawiamy nad tym, skąd wziąć nowe źródła energii, żeby jeszcze mocniej konsumować energię, którą dzisiaj konsumujemy, chociażby w takim wymiarze czysto prywatnym, czyli w używaniu smartfonów, w używaniu telefonów komórkowych podłączonych do internetu, gdzie ludzie, no nie wiem, już takie skrajne oczywiście przypadki, ale idą chodnikiem, oglądają sobie film w komórce. No i też myślę, że tutaj jest taka bardzo nikła świadomość też osób, które walczą o ziemię, walczą chcą chronić klimat, a jednocześnie jakby nie zauważają tego, że oszczędzanie energii, chociażby poprzez rezygnację ze smartfona albo z telefonii bezprzewodowej, Wi-Fi, no to jest jednak krok w kierunku temu właśnie, żeby dbać o ziemię. No tak, myślenie w dobrym kierunku, że właśnie zaoszczędzić, że właśnie może to nie jest potrzebne, że można iść sobie, prawda, nawet przez las można iść po ciemku i oko się przyzwyczaja i jest ciekawiej i też nie muszą się wszystkie, prawda, grzać, nie wszystkie okna muszą się palić, a nawet nie wszystkie pokoje muszą być nagrzane do bardzo wysokiej temperatury, bo wystarczy nagrzać ten, w którym się mieszka. Siedzi czy coś tam. No to są całe te i tutaj też powinny być promocje jakby tego typu rozwiązań, a przynajmniej jakby nagradzanie czy wychwalanie czy upowszechnianie dorobku ludzi, bo są w Polsce ludzie, którzy naprawdę i z pasji i z oszczędności potrafią bardzo sensownie, no nie wiem, moja mama wodę na przykład po kąpieli przeznacza potem na wodę do spuszczania, prawda, w toalecie. No coś zawsze do przodu. I gdyby ten wysiłek rzeczywiście był taki nasz wspólny, co możemy zrobić lepiej, co możemy zrobić oszczędniej, co można, prawda, z mniejszym marnotrawstwem energetycznym, myślę, że dalibyśmy radę. Natomiast niestety Babilon, te koncerny wielkie, one właśnie nas wpuszczają w ten ślepy kanał, żeby więcej masła, węgla, stali, jak śpiewał kiedyś Kelus, prawda? A to jest droga, no, donikąd. I ostatnie pytanie, panie Jarosławie, jeżeli ktoś chciałby poczytać więcej, nie jest jakby zadowolony z tego, co jest mu podawane w mediach głównego nurtu, czy to w TOK FM-ie, czy w Polskim Radiu, czy w RMF-ie, czy w TVN-ie, czy w TVP, czy w Polsat News, bo raczej o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, w tych mediach nie ma niczego, to co ten ktoś miałby zrobić? Gdzie mógłby te materiały, na przykład związane z blaskami i cieniami małego atomu czy dużego atomu, zdobyć? Gdzie mógłby je przeczytać? Gdzie je znaleźć? No ze smutkiem i przykrością muszę powiedzieć, że jedną grubą i kilka chudszych książeczek ujmujących sprawę dosyć lokalistowo wydała fundacja Bola, takie ozdoba kopetkami. No i zapewne oni mają to w wersji elektronicznej i papierowej. Ja usiłowałem do tej wersji elektronicznej się dostać, ale jakoś mi się nie udało, no ale jestem pewien, że to mają. Jest jeszcze wydana takie opracowanie 10 powodów, dla których tam toksyczna jest Fukushima, czy co tam się stało w Fukushimie, ale to też taka książeczka wydana jakoś społecznie. No i to wszystko niestety. A, no jest książka
Jest książka bardzo dobra, ale niestety jeszcze z lat 70. o atomie, ale z tej chwili nie pamiętam. Wiem, że to była nasza taka trochę Biblia w latach 70. ale nie. Junga. Może pan. Atom Jung, to, bo to nie ten Jung psycholog, tylko taki drugi napisał i to też, no ale że to o tym wszystkim, co się działo jeszcze w latach 70. No, jest, no, no są relacje oczywiście o Czarnobylu, o innych takich, ale takiego sensownego, zbiorowego, współczesnego niestety nie znam. Mm-hmm. No dobrze, mi się przypomina, jakiś czas temu publikowaliśmy na łamach Tygodnika Spraw Obywatelskich taki tekst Promieniowanie w Fukushimie wciąż groźne. Pani Sylwia Adamowicz była autorką tego tekstu, odsyłam do Tygodnika. A dzisiaj już dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę. Państwa i moim gościem był Jarosław Dubiel. Panie Jarosławie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się Rafał Górski. Do usłyszenia już w następny wtorek w kolejnym odcinku podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.